patrz, trzymaj tutaj nogę. Z okazji pięknej, okrągłej rocznicy odkrycia powszechnej, bezspornej prawdy chcę, jak tu stoję, nawet bez mównicy, słówko refleksji o zajściach tych barwnych. Pamiętamy chwilę słusznej radości, że pokój, rozwój, świat do raju wkroczy. To tłumów słowa pełne wdzięczności. Błądziłam dotąd, przejrzałem na oczy. Tu muszę wtrącić na marginesie, że jeśli chodzi o prawdę wspomnianą, to byłem w grupie, w której chwalono się, że ja to przecież myślałem tak samo. Ciekawy wątek to uparci w błędzie. W obliczu swojej śmieszności, nerwowi, agresją ogłuszali się za wzięcie. Dziś już wiemy, co podać pacjentowi. Jednak niektóre profesje zniknęły. Przykładowo nie widać już księgarzy. Bo słowa prawdy z trudnością zajęły stronę wierszem. Nie trzeba komentarzy. Taki bełkot nie wymaga negacji. Już można odetchnąć, treści nie szukać i wrócić do okopu własnych racji, zysków i dobrego samopoczucia. Znów nie mam żadnych fantastycznych teorii, paląc na stosie pomieszane życiorysu fotki. Nie zapominam, że jestem dużym chłopcem, gdy lubelskie gołębie obstrały mi buty i chodnik, po którym sunę jak pies zbity z tropu, śliniąc się wulgarnie, by zwabić suk szczęki, co nadgryzają język, cóż, dzięki. Właśnie szukałem drogi bez powrotu. Zużywam się, znów zapominam, że nie chciałem drugi raz pobierzać serca komuś, kto spowoduje migotanie jego komór, ale nic to, może nie jest aż tak źle. Poradziłbym sobie z życiem i ze śmiercią też, ale łapię dystans, bo rozumiem, że moja osobista apokalipsa nie zmieni nic. Świat będzie dalej istniał. Albo nie, że...